Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam po, ale planszówkach, Marku? Oj, mega, mega fajnie. Działo się, co? Działo się. Fajnie było. Fajnie było. No. Oczywiście wszystkich pozdrawiamy y, tych, którzy podeszli, tych, którzy się wstydzili. Em było i nie podszedł. Prawda? Mhm. Hmm. To jest sierota. No A mówił, że nas nie widział. I to, to może być prawdą, no bo my gdzieś tam łaziliśmy w to i we w to. Ale pograliśmy sobie o, i tak w dużo nowości, takich, których jeszcze nie ma. E, I co jeszcze porobiliśmy? I mieliśmy rąbisty wykład. Wszyscy mówili, że był super i że się świetnie bawili. A co mieli powiedzieć? No właśnie. No. Co mieli powiedzieć? E, no i w ogóle się tak naładowałem mega pozytywnie. E. No, ja trzy lata temu chyba byłem ostatni raz. No, no bo od na portal konia nie było. Tak. Na no, początku roku, no, to widzisz. Ale, ale trzeba przyznać, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, ale plaszówka wyszło. E, także też e, z tego miejsca trzeba powiedzieć, że, ale plaszówki dały radę. Dały radę, no. Nie, że to wszystko było za, zorganizowane. E, no bardzo no, mi się podobało. I dawcy też. I w, z fajnymi ludźmi się tak. poznaliśmy. Poznaliśmy Trzewiczka, czy znaczy ja poznam, bo ty chyba go już znałeś wcześniej. Tak. tak. I co? Nazywo? Wszystko... Fajnie. Tak, Fajne. I wszystkich, wszystkich ludzi, którzy zhejtowałam, też, też poznałam ich. Także już ramek nie będzie, rezygnujemy. Najbardziej, najbardziej mi się podobało, jak się tam jakiś kolega zaczepił, nasz, znaczy kolega, nasz słuchacz i, i mówił y, a gdzie te najbardziej pyskaty? Ja, ja mam raczej gdzieś tutaj chodzi. Nie? I to, bo to sobie zrobił z nami zdjęcie, także bardzo fajne to było. No dobrze, dzisiaj co? Dzisiaj ciekawostki z Markiem. Nie ciekawe ciekawostki. Nie ciekawe ciekawostki z Markiem? I z Przemkiem. Dzień dobry. Więc nie pitolimy już dłużej, tylko lecimy z tematem. Dynamiczna. Okay. Markus Mar Mar zadrędolił sobie e szklaneczko. Ręka zadrżała. Ale chyba musimy zacząć od sprostowania. Czy jakiś znowu powiedziałeś? Wzory powiedziałem na, e w ostatnich dramkach. E Pan Grzegorz do nas napisał, że ta sytuacja z Go on Board e i portalem, zagram w to, to była troszeczkę inna. Bo on co prawda stworzył sobie e konto Go On Board, ale zamiast. Um, jednej literki O użył litery z alfabetu rosyjskiego, także mocwanek. No <noise> I dzięki temu przeszło mu to na stronie, więc to nie jest tak, że można sobie powiedzieć konta i nazwać je tak samo, tylko po prostu użył innej literki. Eee, I co? I że go on board eee, według niego może usunąć jego konto, eee, ale tego nie zrobiło, tylko się z nim skontaktowało i poprosiło, żeby tam przestało się, eee, przestał się. Wydurniać co on, co on uczynił i zmienił sobie tą nazwę Konta. Już jest grzecznym użytkownikiem. Zagram w to. Także panu Grzegorzowi gratulujemy, a serwisowi zagram w to. Gratulujemy. Gratulujemy. Ja bardzo nie. dziwny typ trola. Bo albo się troluje, bo się nie troluje. <laughs> Trzeba to ciągnąć do końca, a nie. Tak. jakieś przepraszam, coś takiego. No. Okej. Okay. Marek. E... Ja ostatnio tak sobie śledzę też RPG-owy światek, i pan Gontillo na Twitterze zapostował takie dosyć ciekawe, ciekawe rozwiązania, które można by zaimplementować w RPG-ach. Ale myślę, że też plaszówki mogłyby na tym zyskać, bo to są takie dosyć fajne rzeczy, które są dosyć znane na mnie, na przykład w książkach dla dzieci, czy takich jakichś papeteriach, czy innych rzeczach. Natomiast w takich planszówkach czy ma to może to mieć jakąś przyszłość, nie? żeby robić to takie bardziej ciekawie. Nie? I na przykład są takie, że otwierasz stronę i ona się rozkłada na takie ściany nie? i tworzy się taki 3D taka struktura. Mhm. Z, z... Wo, wyobraź sobie jak grube by to było Gdyby, gdyby coś takiego było zamieszczone w, w książce, która i tak jest gruba Znaczy okej, okay, no jeśli chodzi o RPG, To tak to faktycznie, nie? Może być problem Ale na przykład niektóre planszówki mogłyby Zaimplementować takie Co w instrukcji? Obsługi? Nie z instrukcji, ale na przykład na planszy, nie? Że zamiast mm. jak, jak masz w tej, w, w Pradze Kaput Regni Że musisz sobie to składać i ten To tutaj po prostu rozkładasz planszę i się to samo już tak To, to chyba rozkłada. byłoby zbyt um, Delikatne Możliwe. Ale są jeszcze właśnie takie budynki 3D, że otwierasz książkę i się taki budynek 3D tworzy i tutaj mhm. na przykładzie na przykład jakaś katedra jest, czy coś takiego. Ale mógłby być oddzielny podręcznik właśnie z takimi... No, z takimi bu budyneczkami. No. no to nie muszą być budyneczki. Nie chciałem. Tak. Właśnie nie widziałem, jak to nazwać. Um, takie... Obiektami. Ok? O właśnie, obiekt. O, obiegu. taka książeczka, no to ok. Że na przykład jakąś przygodę masz w jakimś, hmm. w jakimś miejscu i w tym momencie się rozkłada tutaj pyk, taki budynek gdzie się pojawia, hmm. żeby hmm. to sobie bardziej imersję powiększyć tutaj to jest, że tam mapy turystyczne, że to, to dobra, to bzdura akurat, to coś bzdura, to to w ogóle bzdura, bo tutaj ma taki kręciołek i że tam smok sobie leci na takim kręciołku, nie, no ale okej, okay, to nawet się tego nie chce ten ale to jest fajne, przetworzenie postaci, nie, jak masz te takie, jak tworzą na przykład ci projektanci mody, nie, jakieś rzeczy albo, albo nie wiem, albo jakieś takie są dla dzieci, takie mhm. książeczki, nie, że masz głowę, tłów i, i nogi i w ten sposób sobie przekładasz, nie? I to jest na przykład głowa konia, typ z mandoliną i jakaś sukienka, nie? I dlaczego, do czego miałby to służyć? Do tworzenia postaci. No ale by był koniem z... No taka rasa, no. <laughs> Co ty gadasz? No, <laughs> rasa koni, no, no horsoidalna. <laughs> Co ty gadasz, Przebyk. Odkleiłeś się. <laughs> Marek, przypominam Ci, że to nie chodzi o to, czy ciekawostka jest ciekawa, tylko jak ją sprzedaż. Ja także wiesz. No, no. Ty dostarczasz, powiem Ci, tak. ale wiesz co mi się podoba? To mi się podoba. O, takie, że masz taką stronę, w której są kropki i, znaczy, kropki, dziurki, i masz następną stronę, na której na przykład będzie mapa albo jakieś takie rzeczy, nie? I jak przez świeca światło przez te kropki, mhm. przez te dziurki to na tej, na tej stronie następnej pojawiają się te punkty. Nie? Mm. I na przykład fajne. pokazują Ci jakieś punkty ważne na mapie. Nie? Bardzo fajne. No, fajne, no. Bardzo. Dobra, Zrobię z tej ciekawostki, e, to mi się podoba. Marek, opowiedz, na jakim wykładzie byłeś? E... O Heks. Hex. Ale nie, nie, o Neuroshimie RPG, ale tam było dużo nawiązań do, do Hexa. No, znaczy no ogólnie do świata Urusimie. Tak, ja nie widziałem, że to jest tak rozbudowany świat i nie widziałem, że to jest tak plastyczny świat, mhm. że tam jest tyle tych razy, znaczy to, to, że tyle tych razy to widziałem, ale ja nie widziałem, że one mają jakieś korelacje między sobą, a tu się okazuje, że mają i to, i to, i to wszystko ma ręce i nogi. I... No Ignacy ogólnie jest zwierzęciem scenicznym. Jak tak. zrobił wykład o Urusimie, to wszystkie pięć osób, które na nim było, klaskały. Uszami. Tak. Nawet, no tak, wszyscy, no. No, i, ale nie, świetnie się tego słuchało. Mhm. No i ja też na, 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 znalazłem, znaczy znalazłem, no pan Wojciech się tutaj reklamuje z kanału, który się nazywa To Wszystko Wina Elfów. I on w tym odcinkowym cyklu opowiada właśnie o świecie Neurusimy. No ja chyba ja sobie to obejrzę, bo. Eba? No, za, zaciekawił mnie Ignacy. I to jest 6 odcinków, faktycznie takich po 10 minut. Bardzo dobrze się tego słucha, także muszę przyznać, że, że to jest bardzo, bardzo fajne. Co prawda, wiele rzeczy powiela z tego wykładu Ignacego, ale e, tylko pięć osób na nim było, także. Dokładnie. Także myślę, że jeżeli chciałbyś sobie coś tam troszeczkę posłuchać o tym świecie, no, to jest dobre dobra życie. Przesłuchałem wszystkie sześć odcinków i, i, i bardzo mi się podobało. No 10 minut mnie namówisz. Tak. Ale do godzinnego materiału to ja nie wiem, to jest jakieś to jest wariaty. 6, 6 odcinków po 10 minut, mm. także godzina, ale mm. możesz sobie w autobusie 10 minut odpalić. I tak? tak? Mm. Możesz. Ok. Dobrze. Co mamy dalej? O, to mi się podoba. Marek narzekasz na to, jak te dodatki drenują twój portfel. Już nie drenują, nie kupuję ich. <głos> Dostaję. <głos> <głos> no ale ogólnie wiesz, za byle gówno płacisz się za złoto, nie? Mm -hmm. No, i tak... no właśnie, ostatnio kupiłem big box do djuny. Dajcie spokój. Z 200 zł wydam, żeby insert mieć. No ale masz, nie? i figureczki masz. No tak, no ale teraz ja doceniam ale... te gry z insertem od razu, Aks. Najlepsze jest to, że mark nie ma djuny. Ja za... Tak, kupiłem sam ten big box. Czyli że on nie będzie wyglądać na półco. Każdy będzie myślał, że mam djunę deluxe. No, tak, tak, A, -a no, nie ma. Okej, okay, ale i tak nie mamy tak źle, jak y, gracze, którzy grają w gry wojenne. Ponieważ y, właśnie. Taki, jest pan um, Molotov Cocktail Games, który zajmuje się na Twitterze gr grami wojennymi. No i zapostował, że e, jedna rzecz już przekroczyła jego linię, którą ma gdzieś tam, jeśli chodzi o, o kupowanie rzeczy do gier wojennych. Otóż takie dynksy do przesuwania armii, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, to się nazywa po angielsku command staves. Łopata no. No tak, tak. Dokładnie. Takie łopaty. Taki motyki. Motyki, no, no. tak wygląda jak motyka. Tak, dokładnie. E, kosztują w sklepie 25,95. No, ale za dwie sztuki, myślę, że tutaj. Ale w dolarach. A no, jak podzielisz to na pół? No, to masz, to, to masz, czekaj, 25,95, teraz dolar jest co, razy 5? No, jakieś 60 zł. No. no, masz przesady. tam. 60 zł za jedną. A, ja za, nie wiem, jaki to jest, jest zestaw. Ja tak. Nie wiem, jaki to jest duże. To jest takie czy możesz to zrobić, nie wiem, z drucika i jakiegoś tam, nie wiem, głowietka. To koszt tego zrobienia tego to jest podejrzewam że 20 centów. No dobrze, nie? no ale teraz co porównaj nasze te takie pojemniczki na żetony i tam, nie wiem z jakiej to firmy Gigmod chyba no. za cztery pojemniczki płacisz. Nie wiem, 30 zł. A to wiesz, kuwa jak jest, tak naprawdę opakowanie po jej górcie spełni taką samą funkcję, jakby no, to nie jest to nie jest, nie jest koszt. A co... chcesz, chcesz porozmawiać o tym kalendarzyku z drewna? <laughs> Widzieliśmy to na rynku. No, widzieliśmy, słuchajcie, to, to jest. To ja bym to porównał ten biznes do, do Kryształu Sforowskiego, że oni sprzedają kamienie, żeby, żeby kupić sobie i chyba to działa tak samo, że sprzedają sklejkę, żeby kupić sobie drewno. Bo, bo ja do końca nie wiem, na czym to polega, że jakiś, jakiś guwienko tablica wyników. Kosztuje to, nie wiem, no. wiem chyba 300, 600, już się zatrzymałem w pewnym momencie z tymi cenami i nie, 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 nie. nie. No. Ja jestem na no nie, ale fakt, że te inserty, jeżeli abstrahując od tej tablicy śmiesznej, inserty mają bardzo fajne i tam są niektóre. Jak widziałem, inserty na przykład mam podpisane, gdzie co jest. Mhm. To, no nie, to nawet no to, 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 inserty mają spoko. Nie? tak? Tak, i taki przemyślane, że to Bo często co kupisz insert, się okazuje, że. No, że nie pasuje. Na przykład, nie wiem, tam co się źle rozwiązano. Więc mhm. kupić insert to jedno, a dobry to drugie. drugi. Okay. Sukces Polaków marek. Mhm. Siedem z dziesięciu finałowych zdjęć w konkursie, międzynarodowym konkursie Premium International de Fotografia Ludika to były zdjęcia Polaków. Mhm. I są to zdjęcia pokazane. Mam nawet tutaj tak ładnie zrobione. Zobacz. To akurat wygrało, ale to nie jest zdjęcie Polaków. No, mi się to nie podoba. To zdjęcie ci się nie, nie, podoba, nie podoba, ale jest takie głębokie z przesłaniem. Bo tu jest starszy pan, który ma szachy przed sobą, a po drugiej stronie szachownicy jest młody człowiek, który ma m.in. Mm, te zwierzaki ze zwierzaku na zwierzaku. Mhm. Zwierzak na zwierzaku. Albo jakieś inne tutaj mepelki, jakieś inne rzeczy. I wiesz, że tak pokolenia się tutaj łączą. Tak, a ja tu widzę jakiś ogromny dystans między nimi, a nie coś, co ich łączy. Bardzo raczej widzę, widzę, co ich dzieli. To widzisz takie głębokie? No, tak. Bo to jedno... tak, zobacz, jak, a właśnie taka sztuka wyższa powinna tak, tak, tak. tutaj mhm. skłaniać do takich refleksji mhm. i dyskusji. Mhm. No. Dobra, ten tak way... naprawdę ten pan mi się nie podoba. <laughs> <laughs> no? Okej. Okay. Jest jeszcze z, z, z drugie miejsce, to pani w basenie, która. Czy to naprawdę jest w... Totem? To jest Totem chyba z tego, tak? z Jungle Speed. No, mnie to przypomina Nie. coś innego. Tak, to też może przypominać to, o czym masz na myśli. Eee, mam nadzieję, że w basenie to jednak był Totem. No, wydaje mi się, że on by się unosił na powierzchni. Totem? Mm -hmm. Myślę, że jest pusty w środku? No myślę, że nie są cele leki, że... No. A to, co masz na myśli, nie unosi się? Mm. Nie? Mm. Próbowałeś? Za mm -hmm. <laughs> <Co> każdym razem <laughs> trzeba nurkować i popatrzeć. Najgorzej. No i y, trzecie miejsce y, tutaj y, zajęła to jest y, chyba Gra Ludka, Tak. Y, z tego co pamiętam. Mm. Czyli azur pięknie włożony w taki kwiat. Także jest ten. No i reszta tego tałataństwa tam. No te, drugi, te drugie miejsce zupełnie. Nie, ja nie rozumiem tego drugiego. Dlaczego to. Co też, to jest? Ja to, rozumiem. że to do Nirwany nawiązuje, czy co? Wiesz co, bo mi się wydaje, że w tym yy, zawsze nagradzali te takie zdjęcia, które przedstawiają samą grę planszową. A tutaj są ludzie z grami planszowymi w dziwnych sytuacjach, nie? I one jakby no, były wyżej. Nie wiem, nie rozumiem. Na przykład tego zdjęcia tutaj, co jest ten gość z Kludo i siedzi na kanapie, jest pokojówka obok niego. To też nie rozumiem. No to jest jakby wycinek z gry, nie? No, no niby tak, tak fabularnie przedstawione. Nie? Mhm. Bardzo mi się podoba to zdjęcie. Czyli tutaj Konrad to, to, to jest jego zdjęcie Konrada. Nie pamiętam, chyba Bordem Shot to, to był czy. Czekaj, zaraz sprawdzę. The Thing i ten... To, nie, Zaków. Przepraszam, to Zaków e, zrobił. I to jest z The Thing i tutaj no, ten efekt płomienia i tego jak e, pali to tego Cosia. Mm -hmm. No to, to bardzo mi się podoba, nie? Mm -hmm. Nemezis mógłby tak wyglądać też, nie? Mm -hmm. e, tutaj jest Gryfinka, która... Też fajna. Też fajna z tego. Z, 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 z... Odmętów Grozy. Mm -hmm. e, Rut mi się bardzo podoba też gryfinki autorstwa i ta kupa ptaka, która ląduje na kocie. Mhm. Bardzo spoko. Bardzo fajne. E, tutaj, no tak, tak, bardzo ładna kompozycja ogólnie. Też Rut e, i, i znowu Konrad, e, ale e, tak trochę nie rozumiem tego zdjęcia. Może niby masz szopy, które z Ruta, które podłączyły nie wiem, to jest no to nie musi mieć sens. sensu. To wiesz, no nie ja wygląda. No wygląda. Ale no. chyba wiem, dlaczego te dwa pierwsze miejsca zajęły te mm. wysokie miejsca. Bo zobacz, że tutaj wszystkie ujęcia są takie takie mocno hermetyczne, czyli to jest jakiś taki mały wycinek czegoś, mm -hmm. a to pierwsze i to drugie, rzeczywiście, masz taki wiesz, pełny taki, mm, jak, to, jak to się mówi, krajobraz. Nie no, bo tu widzisz tak. ta woda, sobie taki pełniejsze jest to zdjęcie niż. Kawałek stołu, który zrobisz, i to mm -hmm. wiesz gdzieś tam są spreparowane. więc może dlatego. No bo ja rzeczywiście, jak, no, któreś kolejne zdjęcie, bo już ja oglądam, mm -hmm. mówię, ej, dlaczego jakby to tak mało jest na tym zdjęciu, wiesz? Że... No tak, bo to jest bardzo yy, makro, nie? No i ja no. mówię, dlaczego to tak jest? Tak, yy, to ale praszowe, i potem nie? widzisz ale... coś takiego i masz takie, taki, o, taki świeży oddech, nie? Tak, że... tak coś takiego odświeżającego, mm -hmm. nie? No do tego mi się właśnie wydaje, że te zdjęcia takie z ludźmi, takie bardzo dynamiczne, one tutaj w, tym, w tej edycji wygrały versus te takie bardziej statyczne zdjęcia związane z grami paszowymi. No ale to nie wiem, nie jestem ekspertem. Ale no za... Tak, bo to, co innego tutaj jest, jakby sam kunszt i praca włożona w coś, Aha. a co innego też pomysł. No, no, dokładnie. Dwie rzeczy. No. Okej. Okay. to się spodoba fanom Lego i fanom Dungeons and Dragons? Otóż jakiś czas temu, a to October. To jest październik? Oktober, nowember, december. No, okej. Okay. W, paździer, w październiku pojawił się konkurs, który zorganizował Wizard of the Coast i Lego jednocześnie. Razem, wspólnie. Otóż trzeba było stworzyć taką kompozycję, takiego zestawu, który będzie nawiązywać do Dungeons and Dragons to jest też jakby nawiązanie do 50-lecia Dungeons and Dragons. No i jeżeli się wygra taki konkurs, to ten zestaw będzie w następ, jakby następną, jakąś tam edycją i będzie normalnie w sprzedaży. I będzie się można dostać 1% od, od sprzedaży jako wygrane. Ona oferto. No. no. I ten konkurs jest już w. Jakby kolejny etap tego konkursu już jest, jest już pierwsza piątka. Która. No, jest taka. Niektóre są mocne, niektóre są słabe. Te potwory te klasyczne znaczący się Dragons, wychodzące z książki w formie klocków Lego. Powiem, no. Średnio. Ale mamy tutaj beholdera, mamy smoka, mamy jakiegoś dwugłowego giganta. Musisz to przepuścić przez filtr klockowy. Tak, takiego przemysłu. Nie? No bo, tak, bo. To jest... ale ja bym tego nie kupił, akurat tego, tego jakby to był zestaw, nie? E, tak samo nie kupiłbym tego beholdera z. Okropne to jest. No. <laughs> Beholder i biblioteczka na książki. Fajnie, nie, dziękuję. E, to jest dosyć sprytne, natomiast brzydkie. E, otóż e, mamy skrzynię skarbów, która. Terraformuje, transformuje, tego, transformuje w mimika. Czyli ten taki potwór, co się zmienia, mm -hmm. nie? E, pomysłowe, natomiast brzydkie. No, bardziej jako gadżet, a nie jako tak, dekorator. Tak, tak. E, tu już bardziej. No bo to mamy... i to Okropne, te pierwsze było najlepsze. Nie, zobaczysz, to będzie najlepsze. E, tutaj mamy no, klasyczną drużynę, e, czyli Niziołek, Elf, Krasnolud i Hop. I jej smoki, jakieś tam czterogłowy czy coś takiego, i jakaś tam wieżyczka, nie? No powiedzmy, da się to jeszcze jakoś obronić. Natomiast ta praca, według mnie, najlepsza czyli smok, który gdzieś tam owija się wokół wieży, plus tutaj ładnie zrobiony zamek, plus bohaterowie, którzy walczą z tym smokiem bardzo fajna kompozycja, taka dynamiczna. Aż chce się układać. No tak, tylko że ja bym nie wiedział, że to jest Dungeons and Dragons. No to, to tak, no. A to pierwsze jest, takie jak to to pierwsze pokaż, to pierwsze jest takie... To pierwsze jest takie jak, mocno Dungeons and Dragons. Tak, no. jeżeli bym to tak, mówię, wygładził i zrobił to przez tak profesjonali, profesjonalistów, to, to byłoby spoko. To nawet kwestia, wiesz, no nie, nie muszą mogę. być użyte, akurat ten dwugłowy mi się nie podoba. Nie, a ten Jaki, Jakieś inne, inne no, kreatury, no. nie? No. Ale to takie najbardziej, bo to też wiesz, możesz postawić i sobie pełni taką funkcję tak. y, takiego zbieracza kurzu, tak? No, jakby. Zgadza się. Natomiast mnie się najbardziej ze względów wizualnych podoba ten ostatni zestaw. No, to rozumiem cię, no mówię, że to jest no. mało charakterystyczne jako dungeon z tak, tak. No. <coughs> Okej. Okay. Dobra, co ja tu mam? Eee, o, eee, to z tego co pamiętam, jeden z naszych słuchaczy podrzucił pod jakimś odcinkiem, eee, że Rzymski poeta Ovidiusz w swojej sztuce kochania polecał kobietom nauczyć się grać w gry, bo łatwo znaleźć miłość podczas rozgrywki. Jedną ze znanych w tamtych czasów gier był pierwowzór dzisiejszego młynka. I nie sprawdzisz co to jest młynek? Nie, oczywiście ja że też nie. nie. <gry> Jestem leniwym ćwokiem, i ten. ale gratulujemy koledze, słuchaczowi, bo bardzo fajna ciekawostka. E... A to jest coś, co mi się niesamowicie spodobało. Otóż, jeżeli jesteście fanami um, takiego, takiej twórczości jak Monty Python, to um, jakieś czas temu na Kickstarterze um, pojawiła się, niestety już się zakończyła, um, jak to się nazywa? Czekaj. Kampania? Kampania, do, do, dokładnie. Y, kampania y, RPG, które Czerpię pełnymi garściami z Montego, Monty Pythona. Ty oglądałeś kiedyś jakieś tam filmy z... Nie. Nie? <laughs> naprawdę, naprawdę? Ja pod kamieniem żyję, no ja tylko wychodzę na podcast. Naprawdę? Mhm. Naprawdę, nic, a nic, nic? Nic, nic? Ży, Żywot Bri Briana? Nie. Nie? Hm. Okej. Okay. Przestań mnie śmieszać publicznie. <laughs> No dobra, dobra, no życie, no dobra, to, to muszę to jakoś pociągnąć teraz sam. W takim razie, okej. Okay. 15 tysięcy backerów, jeden 9 miliona zebrane za podręcznik do RPG, który jest po prostu tak... Samo czytanie tego, tej kampanii, to jest piękna, piękna wędrówka po, po Monty Pythonie i, i takie no, piękne nawiązania. Na przykład jednym ze, z addonów jest... A są takie miseczki do kości w kształcie kokosów, które nawiązują tam do filmu Monty Python i Święty Gral. Z tego co pamiętam, że jak oni tam jechali na koniu, to niestety ich było na konie w tym filmie, więc wymyślili, że za gościem, który powinien jechać na koniu, będzie biec giermek, który będzie robić odgłos konia. Tymi, tymi właśnie kokosem. No. Genialne. I to było przekomiczne. I to, to było, wiesz, z czegoś, co było problemem, bo nie mieli kasy, bo nie chcieli mieć te konie, nie? to zrobili coś, co stało się charakterystycznym tym znakiem rozpoznawczym tego filmu. Nie? Ehm, także to, ale na przykład jeden z dodatków mnie urzekł. urzek po prostu tak, że ten, masz, macie na przykład... O, e, Albatros Edition Dice, które są totalnie bez, e, bez sensu, bo są po prostu kośćmi, które są białe, bez żadnych e, cyfr, znaczków, i niczego innego, nie? Także takie już mrugnięcie okiem. I dodaję jeszcze pisak, który jest w kolorze białego. Białe. Tak, no, dokładnie. E, albo dodają też grę planszową, która e, jest. E, Grok która pokazuje, co robili Francuzi w, y, jako najeźdźcy, i oni się tam śmieją, oczywiście, jako Brytyjczycy z Francuzów, że Francuzi kradli krowy, nie? I y, 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 gdzieś tam uciekali. I tutaj w tej grze y, chodzi o to, że się przerzuca taką katapultą kostki, zbija się meple innym graczom, a chodzi o to, żeby y, ukraść krowę. I to jest na zasadzie. <grym> <grym> I to jest, y, Zasady są podobno podobne do tryk-traka. Także ten. Um, nie no, przepiękny w ogóle e, opis tej gry jest taki, że e, no, tryk, to jest taka gra, że trochę bardziej e, skomplikowana niż warcaby, więc jeżeli gra, e, trzachy są dla ciebie za trudne, a nie chcesz wyjść na głupka, że grasz w warcaby, to, to jest właśnie po to jest tryk, tak? nie? <laughs> Także, no, no przepiękne. No, ogólnie, cała. Polecam w ogóle przeczytać sobie całą kampanię, bo ona aż kipi od takiego bezsensownego i, i, i fantastycznego humoru, który, który jest właśnie w Monty Pythonie. dla tych, co obejrzeli, chociaż jedno. Nie, właśnie nie. Bo oni tutaj opisują, że e, jeśli chodzi o, o tę e, grę RPG, to w żadnym, pod żadnym pozorem czekaj, to jest tutaj, że oglądanie Montego, Monty Pythona w żaden sposób nie jest wymagane do, do grania w tego RPG. Nawet znajomość gier RPG nie jest w ogóle um, wymagana. Tym bardziej, że byłoby to zupełnie bez sensu, bo e, gracze RPG, którzy e, w, o, oni w ogóle są zbyt głupi, żeby zrozumieć taki poziom humoru, czy coś takiego, nie? Także to takie jeszcze, wiesz, lekkie pociski są w stronę Gra RPG, nie? Dziwi się, że to tyle zabrało. Ta strona jest nawet brzydka. Wiesz co, ona nawiązuje do ogólnie stylu graficznego Monty Pythona, nie? Okay. I te takie właśnie, tutaj jak masz ta, ta ikonografia, nie? Tutaj to, to, wszystko, to wszystko jest związane z, z twórczością oryginalną Monty Pythona. Dobra. Okej, okay, Marek, chcesz zobaczyć coś przesłodkiego? Przemek, widziałem to <laughs> i mam mieszane uczucia. No, wybuchające kotki po czesku. To jest po prostu rewelacja. To się nazywa wybuśne kotatki. Wybuśna kotatka. Czy jakoś tak. I to jest gra dla wielbicieli kotatek a wybuchu. Mm. i laserowych ukazowatek, a także kos. Ach, ten czeski. Przepiękny. Dobra, już się tak zachwyciliśmy. To jest coś, z czego ja nie kumam, także wybaczcie, bo powiem o tym krótko. Otóż jest jest Arciana, która uczy dzieci komend w Unik się w takim języku programowania. Mm. E, także e, fajne, kosztuje 5 euro. Więcej nie jestem w stanie o tym powiedzieć. To mnie trochę przeraża, że ktoś mógł wpaść na pomysł, żeby, że mam rodziców programistów i będę uczy, uczył swojego dzieciaka od najmłodszych lat, jak się programuje. No nie wiem. Jakby jest tyle fajnych zawodów. O czym? Znaczy, no, ogólnie myślę, że. Podstawy programowania to kiedyś będzie coś takiego jak język angielski, nie? Podstawy programowania. Uważasz, że każdy musi programować coś? Uważam, że każdy powinien znać chociaż podstawę tego, jak to działa. Ja na przykład nie znam i powiem Ci, że coraz częściej się łapię na tym, że to jest dla mnie takie dosyć problematyczne, bo coraz więcej osób w moim otoczeniu. Ale ee, dlaczego było na... być to potrzebne? Nie wiem, do życia. A po co mi angielski? No wiem, no, ale jakby, jak, jak umiesz programować, no to co, co byś mógł sobie zrobić, gdybyś mógł programować? No nie możliwe, że będzie to bardzo potrzebne w przyszłości. Mhm. Takie, tam, takie mam zdanie. No, no miejmy nadzieję, że nie. Okej, okay. dobrze. E, to podesłał Paweł, który nie potrafił tłumaczyć zasad. E, Protip e, dla ludzi w planszostrefie którzy kupują na planszostrefie Czyli na przykład dla ciebie, Marcin. Mhm. A, za, za, ale planszówkami też to działa Tak, to wytłumacz. Nie wiem, czy... To, <laughs> nie wiem czy, to, czy to było aż tak nieznane, bo po Aha. prostu jeżeli w sklepie jest... Bo w są tylko statusy duża ilość, średnia ilość, mała ilość. I ostatnie sztuki. Jest ostatnie sztuki, <laughs> więc do końca nie wiesz, ile tych sztuk jest, mhm. a z grami jest tak, że dzisiaj jest, a jutro tego nie ma. Mhm. Więc też tak do końca nie można sobie założyć. No co, jak będziesz wiedział, że pięć zostało, to co ci to daje? To jest dużo czy mało? No... Dobra, ale co możesz zrobić? Co możesz, co możesz zrobić? Możecie sobie wpisać kosmiczną ilość do koszyka. No taką jakby... totalnie z dupy. Tak, i, no. i pan pokaże, ile rzeczywiście jest tych, ile jest tych sztuk. To znaczy, wpisujesz z dupy liczbę i naciskasz przeliczyć. I wtedy dostajesz dokładny stan magazynowy. Tak, i to jest metoda dla introwertyków, A moja metoda to jest dzwonię do pana Adama i pan mi mówi, ile ma tych sztuk tego i mi odkłada. <laughs> Jak pani w kiosku. Tak. Tak, do do teczuszki. Tak. Możesz sobie teczuszkę, pan ja, Adam. półkę swoją. <laughs> Okej, okay, dobra. Pozdrawiam pana Adama. Witam u planszowe Tysz. E, dobrze. E, pan planszowa Słuchary, którego bardzo szanuję i bardzo lubię, e, wrzucił taką krótką historię w trzech aktach. Otóż e, na giełdzie gier planszowych e, jeden z panów wystawił, e, znaczy pisze, że witam, posiadam Greg Grunwald 1410 firmy Dragon. Jest tam bardzo dobry, nigdy nie używana, czekam na oferty, bla, 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 nie? No i jest ta gra Grunwald 1410. Na kolejnym zdjęciu też jest gra Grunwald 1410, natomiast załapały się tam jeszcze stopy tego szpana, które są w gustownych niebieskich kapciach. Czy to są kroksy? Nie wiem, czy są kroksy. Nie. No i jakieś było moje zdziwienie... Kiedy sobie przeglądam następny, na, na, następny slajd i tam jest już komentarz. Komentarz niejakiego Piotrka, który opisuje, jeżeli niebieskie klapki ze zdjęcia są w komplecie, to proponuje 5 zł. No i tym sposobem nasz Piotrek z naszego podcastu, nasz Piotrek kościół pionobastianowy, trafił na fanpage planszowych sucharów. Ustawiono. Ustawione. Ustawione? Mm, okay. Wiedział. <laughs> wiedział, że jak tak skomentuje, to będzie... Nie wiem, ale mi się to bardzo podobało, także tak. Okej. Okay. Marek, proszę zaprezentuj tą ciekawostkę. Ja więc to już się przewijało kilkukrotnie w naszym podcaście, że ludzie z jakiegoś nie mniej nieznanego nie, 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 nie mi powodu zaręczają się, że też proszą o rękę swojej partnerki, partnerów, poprzez Granie w grę planszową. No ja bym na to nie wpadł, dla mnie to jest trochę abs abstrakcja, Aha. chyba by mi nawet to nie wyszło, bo jak to, to jaki pomysł wpadł tutaj nasz użytkownik, a no tak, że grali na skrzydłach i e, musiał, wykładał tak ptaki, żeby ułożyły, pierwsze litery tych ptaków ułożyły słowo Mary i tam chyba potem jest Mi, prawda? Chyba tak. E, e, no... Wyobrażam sobie, że musiał kilka razy zagrać, nie? zanim jakby doszło, więc cały czas w kieszeni miał ten piszczonek. To jest już wyższy level, bo tam masz te zadania, które musisz tam zrobić, nie? W tym, tym, w, na skrzydłach i one są ciężkie często, nie? Ale to mi się, w tej, mi się zdaje, że wtedy to malewał no, to zadanie. No nie, no, tak, ja to tak, ale tutaj no, myślę, że jeszcze trudniej, nie? że musisz tak ułożyć z tymi literami, no także. No tak. No. No i, jakby, no i co? No, ja bym się pewnie nie domyślił, gdyby ktoś mi pokazał taką planszetkę, no zobaczymy te ptaki, no, jakby, no i, co? No, I tak. co? co z nimi? Nie? O to ci chodzi. O to ci chodzi. Nie? Przegrywasz. I, no, rzeczywiście on potem klęknął, więc może to był taki znak dla niej, że, że coś się dzieje, może połączyła te kropki. Tak, to może. No, to jest to dla inteligentnych ludzi. Natomiast w tym, bo to jest post pani Elizabeth Hergrave na Twitterze i pod nim pojawiło się jeszcze Sporo przykładów takich właśnie zaręczyn. Jest na przykład z Space Cats, Peace Tartus, który jest tam podcastem o Twilight Imperium. Wrzucił właśnie tutaj pokazówkę, że się mąż, znaczy narzeczony z narzeczoną wymienili kartami Support for the Tron, i że to w ten sposób się zaręczyli. Nie? Mhm. A, także dla osób, które znają Twilight Imperium to wiedzą o co chodzi. Staram się nie oceniać, ale <laughs> nie potrafię. Albo na przykład jest nawet filmik pokazany, jak w jaki sposób się para zaręczyła podczas grania w Pandemic Legacy sezon pierwszy. Także no wyjęła tam z pudełeczka jakoś tam ten i tam był pierścionek, nie? I jest cały ten, ojej, tutaj wiadomo, namiot y, na nosie, nie? I te sprawy, nie? Także no, się pięknie kochają. Namiot na nosie? No, namiot na nosie, no bo jak kobieta jest y, ten, y, jak klękasz przed nią podczas zaręczyn to z reguły robi taki namiot z rąk. Y, takie coś, nie? I wiesz, że jest wzruszona, nie? No. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, dobra. E, no, pan Izak Charles y, on się też tutaj pochwalił, że jego firma bardzo często wspiera właśnie graczy, którzy podczas Gum się zaręczają. Ja nie wiem, jakimi trzeba być masochistą, że. <grym> Staram się nie oceniać. <grym> tak. Co tam jeszcze jest? Kurde, no dużo, dużo, bo dużo jest właśnie. ktoś nawet stworzy własną grę, która się nazywa Penguins and Pables. Także no, przepiękne, ale bo te. Ja już wiem o co chodzi, bo te pingwiny on zbierają kamienie, żeby. I dają te kamienie swojej wybrance, żeby ona zrobiła z nich gniazdo. To W Bo oglądają film o pingwinach mm. animowane, mm. <laughs> Ale to wszystko było wytłumaczone. O, albo w, tam, jednym słowem też się zaręczyli, nie. Znaczy, umówił się z innymi graczami że jak będzie właśnie jego przyszła żona y, y, będzie zgadywać, to oni wszyscy rzucą hasła, które nawiązują do zaręczy, nie? No i ona miała hasło musztarda, a oni wszyscy ją, to wiesz, tredali, że to właśnie wesele, jakieś takie rzeczy, nie? Tam, że pierścionek, to sprawy, nie? Że no nie zgadła, nie? Ale... <słyszytka> 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 Ale może powiedzieć, że wygrała. Dokładnie. Okej. Okay. Marek. Dla tych co pierniki, pierniki piekło pierniki. No to jest idealna ciekawostka do przed świętami, Marek. Ja chyba jestem już za stary na te ciekawostki. No. <laughs> jestem za stary. Mamy tutaj, aha, bo to skarka są, czyli to świnkę, ludzika i. co jest. Czy to jest ksiądz? Ro? Czy to jest mnich, czy ksiądz? Mnich, no chyba tak. Chyba tak. No. no tak, no i możesz sobie upiec, nie? No. no. Czy to fajne? Pierniki, foremki do cierpła. Może, no. Wiesz, to dla mnie spoko. Akurat przed świętami, jak chcesz mieć takie tematyczne, także spoko, nie? Będzie jeszcze jeden z karkasów, ale to później. Um, no. To jest taki trochę e, święta świętami, edgy. ale. Ale nie, nie, te, niedawno były. Ta ciekawostka jest edgy. Nie, no, niedawno były te y, wszystkich świętych. Nie? No wiem, ale wstawianie zdjęcia grobu, no to jest jednak trochę edgy. No znaczy, ja wiem, to nie jest nic jakiegoś takiego zakazanego. Możesz no, może zostawić zdjęcie grobu. Natomiast chodzi o, o meritum. Jest zdjęcie um, e, nagrobek taty mojego kolegi. E, mojego kolegi księdza. Kto jest kim? Dla kogo? Tutaj. Na grobek taty mojego kolegi księdza. No. Jego kolega ma księdza? Nie, jego kolega jest księdzem, a ten ksiądz miał rodziców i to jest jeden z nich, czyli jego ojciec. Aha, w ten sposób. zobaczysz, tak? Aha, dobra, no masz, masz raz, okej, okay, dobra. No mo, można tak, dziwnie napisane, okej. Okay. No ale nie żyje. Nie? Pani jest chyba psychoterapeutą. Okej. Okay. Natomiast ten nagrobek ma na sobie takie w prawym dolnym rogu napisane E2, E4. I to nawiązuje do klasycznego otwarcia partii szachów. I, i, i bo pan, który leży w grobie, był bardzo. Tam... Szachowe. Szachowe, dokładnie. E, natomiast żałuję, pan... bo Gambit królowej go ominął. A może nie ominął, może jeszcze obejrzał. Hmm. Bo to jest z tego roku, z listopada. Hmm. E, natomiast... Zdjęcie z tego roku. Tak. Pan Krzysztof, no tak, zdjęcie jest z tego roku. Nie? E, pan Krzysztof pisze, że e, ma nadzieję, że po moim ziemskim życiu nie czeka mnie rola wiecznego szwendacza w partii Zombieside, rozgrywająca się nieco niżej. E, 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 bardzo mi się podoba komentarz, który jest ten. Naucz się strzelać z łuku przed śmiercią, będziesz mieć szansę na zostanie szkieletem łucznikiem, a nie zwykłym szczędzaczem. Tak. Fajne. Fajny protip. Tak. No. Okej. Okay. Marek. Ciekawostka podesłana przeze mnie. Nie przeczytana do końca, więc improwizuję. Myślę, że to jest. To jest wszystkie ciekawostki. No tak. Dwa zdjęcia, Marek, co to jest? To jest chyba prosta sprawa, czyli rzucamy kością tam nie wiem, D20, żeby dowiedzieć się, co będziemy dzisiaj pić i jeść. I to jest spoko, bo ja nigdy nie wiem, czego mam co, co, na co mam ochotę. ale To jest spoko, bo to jest y, 6 dolarów za rzut. Czyli rzucasz i jak wypadnie coś złego, no to, no to chuj, rzucasz jeszcze raz, ale płacisz, nie? Nie, to chyba <gry> chodzi o to, że, wiesz, kosztuje 6 euro, czyli jak masz rzut, no to to już jest... To jest szot. więc go dostajesz, no. To no tak, tak, no, ale no, nie, dostajesz go, musisz zapłacić, nie? No. Bo jak rzuciłeś, to już zapłacone, nie? No tak. No. no tak, ale dostaniesz to, co wyrzuciłeś. Tak. Jakby nie, nie, no myślę, nie możesz może się, tego <laughs> Myślę, że się można dogadać <laughs> <laughs> Nie ma przerzutów, no to jest Tak, i tam jakieś hamburgery, jakieś tam dodatki tak, tak. do niego, więc to no, spoko koncept. No, taki w, w jedzenie dla, przed jedzeniem. Dla fanów. A w ogóle to jest zrobione tak trochę jak w Twilight Imperium, nie? Ten, Nawet e... bardzo. No. Jak, jak te karty polityki, tak? Tak, 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 tak. No, okej. Okay. Dobra. Marek. O, tak, jeszcze go nie G widziałem, a Gdańsk on Gdańsk Strong. Gdańsk najlepszy, mały świecący w ciemności mural Nemezis, a wy nie, biedaki. Właśnie nie rozumiem do końca tego świecenia, bo on jest oświetlony. Nie, on y, świeci ultrafioletem, bo to jest największy mural na świecie, który został namalowany w farbą, y, która jest ultrafioletowa, UV. No, ale jaki jest tego sens? Aby w nocy on tak się ładnie mienił. Ale on jest oświetlony. Ale yy, jakby było ciemno, to by był na mieni. Myślisz? Może jest oświetlony właśnie w, y, lampami UV. O. o! O, 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 o! O, o, No. Ale przepiękny. No, nie, jest. Marek ma nawet na tapecie. No zobacz. Wiesz, jakie to jest? To jest przy Morzu? To jest tak. Na Morenie. Co ty, co ty mi tutaj gadasz? Tak, no jest napisane, że na Morenie, ale może być na przymorzu, nie? Czemu nie? Widzisz? I on jest. Piękny. No, Następnie dyskutowałam nad zasadnością takiego muralu, mm -hmm. no bo jak widzisz mural, nie wiem, z, z reklamu filmu czy serialu na drzwi, mm -hmm. no to no wiesz, że możesz pójść i tak. sobie go obejrzeć. A tutaj mamy taką sytuację, że to jest na Nemesis Lockdown. Widzisz, co to jest? No jest gra planszowa za 600. No jakby no, nie, nie widzę, żeby jakiś przechodzeń sobie kupił wtedy ten Wiesz co, to jest, myślę, że to po prostu bo to poszło w świat, nie? Okej, okay, czyli to, jest, to nie jest lokalna reklama, to jest taka, okay. żeby tak, zrobić efekt na cały świat, tak. nie? Żeby roz... No okej, okay. no. no. teraz już rozumiem. Okej, okay. to mi się bardzo podoba. Otóż ktoś zauważył, że w murze Hadriana te postacie, które są na kartach mają taki bardzo flirciarski wyraz twarzy. Zalotny. Zalotny, tak. Wszyscy wyglądają, jakby zaraz mieli. Wiesz, chodź ze mną do łóżka, mała, nie? <laughs> Może ci barbarzyńcy w tle nie do końca. oni są już w trakcie. Tak, oni są już w trakcie, dokładnie. A to samo ta baba, ta ruda. Ta ona jest w ogóle. Ona już, <laughs> <laughs> ona już jest tak. Po... <laughs> Ale tutaj, tutaj pan Rzymianin i drugi pan Rzymianin to, tak wiesz, wyglądają jak. Z... Początek dobrego filmu dla dorosłych. Takie. Przyszedłem panu zbudować mury. No. Okej. Okay. Moja ulubiona gra. E, czyli właśnie pierściej, podróże przyświetnie, w którą nikt nie chce ze mną grać. Otóż pan stworzył e, przepiękny, przepiękne opakowanie, które, opakowanie. Opakowanie. Taką torbę podróżną, więc taką w starym stylu. Jeszcze z takimi naklejkami, wiecie, no takie się tam gdzieś, nie wiem, do pociągu czy do samolotu bierze. I w środku insercik, też super zrobiony, tutaj instrukcja na drzwiczkach tej, czy tam wieku, wieku mm -hmm. tego, tej walizeczki, nie? A w środku ładnie wszystko posegregowane, no cud, miód i orzeszki, nie? Naprawdę mi się podoba. Nie zmienia to faktu, że znaczy nie poprawi to tej gry. No tak, ale to jest chyba sam, sama podstawka? E, bo nie, coś... bo Balrog jest z dodatku. Okej, okay, bo coś mało tych tutaj. tych. No mało, mało. E, ale Balrog jest na pewno z dodatku, bo mam ten dodatek i tam był Balrog. Także. No. Nie, nie zobacz. To... Herości są tutaj, tu się ten, tu jest no. y, Troll. A, a tu masz na przykład o wargi, nie? I one są w takim jednym tylko. Nie, myślę, że spoko, że, że to się mieści. Natomiast nie wiem, gdzie są te wszystkie lądy. No to? Tu? Nie. za mało tego miejsca na lądy. Wiesz, te wszystkie kafeleczki, nie? Mhm. A może tutaj, wiesz, bo to widzisz, masz takie podwyższenie? Może być, no. Nie wiem. Dobra, nieważne. Za, I tak za długo o tym gadamy. E... To mi się podoba. A ja tego nie widziałem. Nie widziałeś tego? nie. Aha, okej, okay, no to ja tylko opowiem. Zresztą jakiś czas temu był Kickstarter, który się nazywał, e, gry która się nazywa Words of Feeder. I ona się ufundowała na Kickstarterze, bla, bla, bla. Natomiast e, gra w ogóle jest, to jest taka prosta gra słowna, e, tam wypisuje się e, rzeczy na takich ładnych kafeleczkach, które nawiązują do pawich piór. Mm -hmm. I to się wszystko układa w takie, właśnie, pawi ogon. Nie? Można tak to nazwać. E, e, Taka no, prosta gra słowna, ale tam nawet strzał zrobiła na Kickstarterze. Natomiast Pan pokazał, jak ten proces powstawania całej gry się odbywał. I to jest bardzo fajne, bo na początku, bo sam koncept gry jest taki, że to się układa w takie kółko, nie? i ten pawi ogon się to jest takie, jest okrągłe, nie? i tam się tylko dokoptowuje te kolejne pawie pióra. No, ale na początku to było tylko um, po prostu kółko złożone z kart, takich jak do, nie wiem, do, do tajniaków na przykład, nie? To wygląda jak pizza. O, dokładnie, no. Potem, potem w ogóle miał być jakiś koncept, jakiś roślin, nie wiem, to jest taki, jakiś kaszubski <ścoughs> <ś> <ś> czy coś takiego, nie? no, nieważne, nie? No, i potem już są właśnie te pawie pióra i, i jak, to, jak to wygląda, nie? I cały ten koncept y, tej y, y, okładki, jak ten paw ma wyglądać. Także dla osób, które, nie wiem, gdzieś tam się fascynują procesem graficznym y, I, pawiami. I pawiami, to, y, to spoko. No. A przy okazji, nowa gra Friedmana Frize jest o pawich bąkach. Tak, Marek. Jesteś pewien? Tak, tak, tak mi... Do... <grym> Bo będziesz w ramkę. <grym> byłem zszokowany wręcz, więc no nie wiem, ale no możliwe. No. Ym, kolejna ciekawostka, ym, to jest ym, co by było, gdyby y, takie klasyczne gry planszowe, wiecie, takie tam typu Monopoly te sprawy, to były ym, horrory. Inspira inspiracje do horrorów. Inspiracje do horrorów i, i ktoś, z, y, jakiś grafik stworzył y, plakaty takich horrorów. Nie? Mamy właśnie Mousetrap, czyli to taka gra, gdzie mamy taką spadającą pułapkę na myszy i tutaj ona przygniata jakieś ciało w środku. Mamy oczywiście tą, mamy tylko hipopotama, co tam się rzuca te kulki, nie? tutaj on poluje na jakieś gościa w łódce. Nie? Mamy Kutis, które nie, nie mam pojęcia, co to zagra, ale pewnie w Stanach jest jakoś popularne. Nawet jak sprawdziliśmy to, on tak, tam, nic tam nie ma. Nie, nie mówi. do końca znany kontekst. Operacja, no i mamy takiego groźnego pana ze skalpelem i perspektywę z perspektywy gościa, który leży na stole operacyjnym. Mamy Uno z taką ręką wychodzącą z pentagramu. Mamy też Candyland które też chyba nie jest popularne w hmm. Polsce. I mamy, y, zgadnij kto to, co, ja kojarzę, ja grałem w to kiedyś, dawno temu. To takie plastikowe, co takie? Tak, 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 hmm? tak, tak. Tutaj mocno nawiązuje do piły, wydaje mi się. Mamy jakieś piły. <laughs> no, także. <laughs> także tak. No. no, i a propos Halloween, mamy też panią. Halloween, Halloweenowa baba. Halloweenową panią, która sobie z, z, zaprojektowała strój, który nawiązuje do gier planszowych i, mówi, i pyta się właśnie, czy z, z, znacie wszystkie gry planszowe. My nie będziemy tutaj e, za bardzo e, tych nawiązań mówić. Możecie w komentarzach mm. e, się podzielić, czy kojarzycie wszystkie te gry planszowe, które się pojawiają na jej stroju. E, Zastanawiam mnie tylko jedno. Dlaczego ona sobie zrobiła zdjęcie w łazience? No, to jest nawiązanie do jakiejś gry planszowej. <laughs> Nie wiem. E, zgadujcie. Także e, kilka gier planszowych jestem w stanie tutaj faktycznie e, odnaleźć. E, e, natomiast jest ich tutaj całkiem sporo. Ale raczej są to takie gry e, mainstreamowe. mainstreamowe. No bo muszą takie być. No dokładnie. No i ma też, jest też drugi strój z zeszłego roku. E, w, tam w komentarzach był wrzucony, e, który tutaj tu już, już przed łazienką. Tak, on tutaj już bardziej nawiązuje do, e, na przykład jest na skrzydłach, nie, no ale też takie bardziej, e, też takie bardziej e, mainstreamowe gry nie, jakieś Uno, no, Katan te sprawy, nie, także tak. Mm. Okej, okay. no i też kolejna ciekawostka, to to jak portal, to jest dramka, no może nie dramka, ale portal pięknie. Tworzy nasz język polski i gdzieś tam dodaje nowe, nowe słowa do naszego polskiego słownika. Otóż w oficjalnym, oficjalnej reklamie Weather Machine mamy hasło reklamowe. Używaj robotów, chemikali i maszyn. I Marek, który zajmuje się takimi rzeczami, właśnie umiera w środku. Nie, te chemi słowo chemikalia to jest bardzo takie potoczne. Nie używam takiego. No tak, tak. Nie używasz chemikali. Nie. A czego używasz? Samej chemii. Samej chemii. Okej, okay, dobra. No dobrze. Kolejną ciekawostką jest. O i tutaj wracamy do Karka Są. Otóż, jeśli chodzi o karka są, to na weselu para która oczywiście jest zatwardziałymi planszówkowiczami, stworzyła taki to się nazywa kronika, czy coś takiego? no To, to, to co na no, czym się podpisują goście, nie? Ciężko powiedzieć, jak to się nazywa. No i jest to zrobione z planszy karkasą. Znaczy z takich ułożonych kafelków od karkasą. No i mamy tutaj... Chodzicie o księgę gości? Tak, dokładnie. <głos> <głos> tak, i, i można było sobie wybrać kafelek i ten kafelek sobie podpisać, nie? To mi się podoba. Tak, to jest fajne. E, i, I potem sobie to powiesili, oczywiście w rameczce, na ścianie, także bardzo ładnie to wygląda. Mm, tutaj z, e, stworzyli sobie też e, takie serce. Z, no właśnie, ja bo tego... i po co to? No, to nie, tego nie, znaczy, nie to, po co jest, do... to jest serce albo dupa. <noise> 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 Mam nadzieję, że to jest dupa, bo... <noise> No tutaj różne kształty są takie dziwne. nie? Tutaj też możesz, no, nie wiem jak to nazwać, ale te pento na przykład, nie? Wielory. Wielory, <grym> dobra. E, I oni mieli w ogóle dużo podczas wesela e, nawiązań do, do gier pranżowych, ponieważ stoły też e, zamiast numeracji to były nazwane różnymi grami pranżowymi. No, był na przykład stół Everdel, stół e, Point Salad, e, stół Azul. E, także no, tak bardzo, bardzo, bardzo fajnie to zrobili. No i pierścionek był na tle mepli. I tak nie uważam, dlaczego ten brylant nie jest wyszlifowany w kształt mepla. Z z taki zmarnowany potencjał. No, fajne. Dobra. A to mi się bardzo podoba, bo gracz Boston Celtics, czyli takiej drużyny NBA, NBA to jest koszkówka, jakby ktoś nie wiedział. Pan Grant Williams Podczas jakiegoś tam. Um, jakiejś gali, czy czegoś takiego, dostał. E, dostał e, planszę do karkasą, e, która do jest. Do katana. do katana. Ja o tym karkasą cały czas. Do katana, która jest e, insygnowana, właśnie, drużyną Boston Celtics. I on się tak na tym filmikie pięknie jara, tym. E, mm, on sobie to. On sobie to ogląda, patrzy sobie na to, nie? I on to tak, e, jest taki w ogóle uchachany, że to dostał, nie? E, a w najlepszy jest moment, jak się zorientował, że ona jest dwustronna, nie? I po prostu jest tak zajerany tym. No i tak poczytałem sobie w komentarzach, że e, ogólnie pan Grant Williams jest zapalonym graczem, takim, no, takim nerdem wśród e, koszykarzy. I on, Wszystkich graczy właśnie Boston Celtics spróbuje zarazić tą pasją do, do katana i im tam pokazuje tę grę. Także no mega, mega fajne. No tak myślę, że spoko. To jest zawsze sympatyczne, jak jakiś taki znany człowiek jara się grami hmm. nie? Taki e, znany, a taki ludzki. Dokładnie, dokładnie. Taki znany, a taki nerd. Hmm. No, hmm. jeszcze z tym nerdem to mnie przesadzoną no, gra w katana tak by... No, wiesz no, ale może gra na bardzo wysokim poziomie no tak no. okej, okay. mm, co mam jeszcze e, o, to jest ciekawostka, bo w instrukcji galerii tak ktoś odkrył, że w spisie komponentów jest zdjęcie planszy która wygląda inaczej niż wersja finalna e, inaczej są poukładane bonusy na akcjach e, i prawdopodobnie e, w, e, jakiś błąd lekki tutaj się e, e, gdzieś zaszył że użyli jeszcze starszej wersji planszy a nie, tej, a nie tej nowej, która już ostatecznie wylądowała mm -hmm. w grze. nie? Mm -hmm. No i faktycznie różni się dosyć, dosyć sporo od, od oryginalnej wersji. Marek, co powiesz? Ja nie widziałem, ja. <laughs> ale nie czytam nigdy instrukcji do. Nie czytałeś instrukcji? Do nie. A nie, bo tobie przedstawiono galerię Przedstawiono tak? mi. Mm -hmm. Okej. Okay. No to tak. A sam galerista nie masz? Nie ma. Nie masz. Okej. Okay. Um, Kolejna ciekawostka to to, że po, yy, po pojawieniu się serialu Cyberpunk Edge Runners yy, ten yy, świat jakby cyberpunka zrobił się tak popularny, a szczególnie właśnie yy, to, ta wersja Edge Runnersowa, ta historia Edge Runnersowa się zrobiła tak popularna, że no po pierwsze yy, wszystkie mody, które teraz powstają do cyberpunka to nawiązują właśnie do Edge Runnersów, a dodatkowo um, twórcy RPG, Cyberpunk, postanowili, że, że właśnie wydadzą taki dodatek, który będzie yy, nawiązywać do, do serialu, i będą tam yy, te postacie, przy, te wszystkie jakieś tam świat, przygody i te sprawy, które będą właśnie mocno nawiązywać do żołnierzy, bo ludzie po prostu chcą w to grać. No Czyli tak warto było czekać tyle lat. Tak, nie, Powiem ci, że no naprawdę jest renesans teraz Cyberpunka po tym serialu. Wszyscy grają w grę, wszyscy wracają do tego świata. Wszyscy chcą grać teraz w rpg wszyscy chcą być tym to postacią z, z Edge Runners. Także, no, niesamowita. Niesamow, no, super, super to się. <tosujesz> brak słów, aż brak słów, dokładnie. <tosujesz> No, naprawdę, naprawdę ładnie to ładnie to się rozwija. Także Szapoba dla Studia Trigger, dla. Yy... No, także wykorzystują szanse. Dokładnie, dokładnie. Yy. To dostałem taką ciekawostkę, wysłał mi to jeden z użytkowników forum Gry planszowe. Yy, otóż yy, jest teraz jako prototyp. Tworzy się gra, która będzie opowiadać o miesiączkowaniu. Pani Dominika to otworzy, i jako opis jest, e, tej gry jest taki, że były sobie cztery przyjaciółki, Gaja, Ula, i Kalina. Mieszkały w Gdańsku i chodziły razem do liceum. Pewnego dnia w szkolnej bibliotece trafiły na tajemniczą czerwoną księgę. Z księgi tej dowiedziały się, że w każdej dziewczynce drzemie moc 4,5 roku. Zaklęta w jej cyklu miesiączkowym. By uzyskać dostęp do pełni swoich mocy, muszą nauczyć się żyć w zgodzie z naturalnym rytmem hormonalnym. I co sądzisz o tym? Egi? Egi, aczkolwiek edu mm -hmm. nie. Mm -hmm. edukacja. Yy, po, w akurat takich yy, no tego biologii kobiecej, szczególnie u młodych dziewczyn. Myślę, że bardzo spokojnie. Tak, jako, jako target, jeżeli to miało być wykorzystywane do, na, na lekcji jakiejś Edukacyjnie. To tak, to, to, to tak. Tak. No. Czyli jakby takie pomoc naukowa? Pomoc naukowo, tak. To, to, tak to, to już, nie, y, bo... zmieniam, to nie jest Edgy. <laughs> Pomyślałem po prostu, że to będzie do dokupienia w prostu sklepach, nie, więc to, to nie widzę tego. Ale jako rzeczywiście pomoc naukowa, to jak najbardziej. Mm -hmm. no, myślę, że tak. I myślę, że powinniśmy zacząć od, od tego, że jeżeli są te tematy, to, to chłopcy powinni zostać w, w sali, a nie, że tam teraz jest temat tylko dziewczyny. Oczywiście, że tak, bo no, no, jak najbardziej powinni rozumieć, rozum... i wiesz. Bo... Nie powinniśmy do takich sytuacji, że dziewczynki są wyśmiewane na przykład przez to, nie? bo to jest biologia. No niestety, no, tak tak zostaliśmy stworzeni e, i to nie jest nic, co, co dziewczynki powinny się w jakikolwiek sposób wstydzić tego, a chłopcy nie powinni takiej rzeczy wyśmiewać. Nie? Więc im bardziej jesteś świadomy, tym, e, tym potem e, rzadziej dochodzi do takich sytuacji. Nie? Także myślę, że na plus jak najbardziej. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba stwierdzenie pani... Carol Mertz, która jest senior game designerem w wybuchających kotkach. A nie widziałem, że w, w takich korporacjach też właśnie senior, junior. No widzisz. Myślałem, że jesteś projektantem, albo nie jesteś. <laughs> no tutaj, no jakby te awanse muszą jakoś tam być, mm -hmm. ten, nie, nazwane. E, Okej, okay, ale no ukuła taką e, frazę, która mi się bardzo podoba, że pisanie instrukcji do gier planszowych jest jak programowanie komputera. Który łatwo się nudzi i arbitralnie pomija połowę kodu. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Jesteśmy. Zgadzam się? Tak. Trzeba pisać po prostu jak dla. Jak dla kogo? Jak dla Debila. <noise> ok. No co? No tak, tak. No, a to, to mi się bardzo podoba. Czytałeś to? Tak, to też jest Edge, bo ja nie wiem, po co, po, po co do tego wracać. Czyli mamy, bo w pierwszej edycji gry Pięć Klanów byli zamiast fakirów, byli niewolnicy. Tak. I, no I... i jest dodatek, Artisans of hmm? Nakala, który na swoich kafelkach ktoś odkrył, że w tej nowe, nowej edycji, powiedzmy gdzieś tam, kupił w 2021 roku. Ja jestem e... ciekaw jak na mojej. No właśnie, to... trzeba będzie sprawdzić. Kafelki niektórych, to znaczy wszystkie kafelki są dwustronne, ale są kafelki, które nawiązują do kart właśnie tych fakirów i niewolników. Nie? Mhm. I po jednej stronie są fakirzy, a po drugiej stronie są niewolnicy. I to jest zrobione dlatego, żeby osoby, które mają tą pierwotną wersję z niewolnikami, mieli po prostu grę, która pasuje do mhm. tej gry. Nie? Także jest to jakby. Bardzo myślę, że spoko zamysł um, designerski, nie? Nie wiesz, są osoby, które... No tak, skoro jest dwustronny. Dokładnie. Także, myślę, że spoko, nie? A Ale też... czy osoby, które, które będą rozkładać plansze, myślisz tak jak my, jak rozkładałeś plansze, zastanawiałeś się, o którą stronę nie. masz to odkręcić? No właśnie, by to... No. Ale to takie dosyć ciekawe, bo to jest bardzo... Mm, e, to jest taki malutki niuans. No tak, bo tylko pra... postać się różni na tej karcie, nie? Tak, praktycznie tego nie widać, nie? Bo widać po prostu kartę, nie? Ale jak dopiero tak spojrzysz na to bardziej no to faktycznie widać tam, że na, po jednej stronie są niewolnicy, a po drugiej stronie są taki, że hmm, okay. jest i on, miało nie być już pana Kuby Prusaka ale, ale to, co, to co jak to się rozwija to jest po prostu niesamowite, bo pan Kuba Prusak, czyli twórca Prusaga jest też barbaro, jest też domorosłym <laughs> tak. Jest też domorosłym aktorem, który występuje w takich produkcjach typu, nie wiem, jak, jak, jak się nazywa to, takie, takie, takie produkcje telewizyjne, które mają takich bardzo słabych aktorów. Wiesz, typu, nie wiem, jakaś tam szkoła, policjanci. Ja wiem, wie, 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 jaki materiał masz na myśli, ale jak to się... Na... Jakieś coś tam z wakacji. Gówno. <laughs> Dokładnie, gówno. No takie te seriale, co lecą o 16, w sumie nie wiem dla kogo, nie? Dla... no nie wiem. Dla ludzi, którzy mają bardzo dużo czasu. Mm. No i... I pan, pan Kuba Prusak występuje w takich właśnie serialach czasami. Eee, I właśnie w jednym z nich się pojawił i przemycił swoją grę mm. Prusagę. Mm. I... Uważam, że to jest ogromny sukces. Dokładnie. Nawet już w telewizji tak. jest. tak Jaka gra klaszowa jest w telewizji? No, uważam, że to jest jednak. Tak. Chłop jest. ma no. głowę na karku. Dokładnie. Nie, marketing po prostu niesamowity, nie. Także to. Ehm. I kolejna ciekawostka, e to będziecie mogli sobie zobaczyć, e bo pan. E Iman Possessed, Possessed, Possest. Possessed, mm -hmm. stworzył wątek, w którym poprosił twórców o pokazanie, jak wyglądały ich, gdzieś tam pierwsze szkice gier które tworzyli. No i powiem ci, że nawet dosyć ciekawi twórcy się zgłosili. Na przykład pan Matle Cook, który stworzył pandemikę, pokazał, właśnie jak wygląda. Pierwsza wersja pandemika i to takie Excel na planszy, nie? I takie mm -hmm. naprawdę bardzo, bardzo suche te, ta, ta cała plansza do pandemika. Jest też na przykład wersja parków, która też jest taka, tylko na przykład. Góra to jest taki trójkącik, nie? Mm -hmm. Albo las to jest po prostu jakiś tam sześcio, sześciokąt, sześciokąt. No. albo sześciobok, możesz jeszcze zamienić, <laughs> może być sześciobok też nie <laughs> wiem <laughs> tak, tak, no nie, naprawdę bardzo bardzo fajnie to, jak ktoś jest właśnie fanem takich e, rzeczy jak, jak ktoś coś tworzył nie, no to, to ma tutaj naprawdę masę materiału nie, żeby zobaczyć, Ty, a to nie jest przypadkiem patchwork, jak wygląda mhm. hmm. no, tak jak kwestia skąd, mnie bardziej interesuje skąd ludzie biorą inspirację do, do mhm. czegoś Czasem no. jakieś tam muzyki słuchasz i ktoś mówi nam, że skąd, skąd wzięło mu się myśl o danej piosence. Tak, tak samo o tych grach planszowych. No bo czasem są te tematy takie... No, taki dziwny bym to nazwał. Mm. I jakby jaka historia się za tym kryje. Właśnie bardzo mi się podobało na wykładzie Ignacego, jak opowiadał o tym narkotyku Tornado, nie? I właśnie sprzedał taką ciekawostkę, że jak projektowali grę i wpadli właśnie na ten pomysł tego Tornada to oddali hołd spalonym frytkom. Bo ponieważ ten narkotyk, on jest w kształcie takich właśnie spalonych frytek, nie? I chodzi o to, że jak razem... Wiesz, teraz będziesz musiał znaleźć te zdjęcie, jak A? wygląda e, na... tornado? No. no Myślę, może znajdę. Ale jak z Michałem Oraczem projektowali grę i robili to w w mieszkaniu u Ignacego, wtedy tam było biuro portalu, no wiadomo, to było lata temu, kiedy portal jeszcze był taką małą firmą, to często no, siedzieli po prostu po kilka godzin i no, musieli coś zjeść, nie? więc sobie grzali w pikarniku frytki. No i często po prostu, jak to wiesz, dwaj szaleni geniusze mhm. zapominali o Bożym świecie. No i... Yy, frytki się palą. Budzili się dopiero w momencie, kiedy całe, całe mieszkanie już było w dymie, nie? No i właśnie te spalone frytki i ten hołd oddany po prostu spalonym frytką w postaci yy, narkotyku Tornado. Bardzo mi się to podobało. Super, super ciekawostka, także warto chodzić na wykłady. Tak. tak? No, to nie była jedyna ciekawostka, którą nas mhm. uraczył, mhm. a każdą dowiózł. Tak, tak. No, warto słuchać. Yy, właśnie... Powiem Ci, że tak się przyszedłem na ten, na ten wykład o tej neuruszy. Tak, nie chcę. W sensie, bo miałeś trochę czasu wolnego nie? Dokładnie. Nie? Bo to było przed naszym e, wykładem. A to było jedna z ciekawszych rzeczy, co mnie tam spotkało. No. Naprawdę mam takie super, to było, no, super doświadczenie. E, co jeszcze? ciekawostka z kanału Starkości. Pozdrawiamy. E, panią z aksamitnym głosem i pana z głosem jak e, dzwon mm, prowadzących mm -hmm. podcast starkości. Mm. Otóż w Water Machine e, maszynę stworzył Seni Latif. Czyli w lustrzanym odbiciu jest to Vital i Ines. A Ines to jest imię córki autora. Mm. Czyli takie, no, taka ciekawostka piękna. Fajne, fajne, fajne. E, I kolejna ciekawostka o Water Machine. Otóż e, Pan Dominik zapytał pod złym projektem. Otóż zapytał pod projektem Weather Machine, że dostał dwie, dwie kopie dodatku Ktulu I czy może to jakoś odesłać, nie? A potem się zrefektował, że napisał to pod złym projektem. Ale Eagle Gryphon Games odpisało mu, że. Um, że obiecują, że nie będzie żadnego ktulu w weather machine, bo nawet bez ktulu ta gra jest i tak. Um, że ciężko się... kontrolować pogodę. Pogodę mm. i, i, i bez ktulu. No? Takie no he Frywolne. Fry Bardzo fajne. Mm. Mm. Trzeba też uważać, jakie gry planszowe się postuje na Facebooku. Jak się je taguje. Mm. Ponieważ. Mój ulubiony fanpage, przestanie już, szkolować wydawnictwo Portal właśnie wrzucił info, że ktoś zapostował grę Narcos i tam podpisał to Narcos, Narcos Board Game, nie? I ten, ten i Pablo Escobar, nie? hashtag, nie? No i mu Facebook zablokował ten post, pisząc, że twój. Twój post narusza nasze zasady, przemoc lub niebezpieczne organizacje. <kanner assim> no, mhm, mhm. Okay. Także no nawet gra fanfarowa może zostać tutaj podciągnięta pod takie rzeczy. No? To chyba no, 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 portal to akurat tutaj najmniej się do tego przyczynił, ale. Portal nie. Portal tutaj nic nie. Ten to, to po prostu fanpage ten. Ale to tylko, że gra portal. No, widzę ten tytuł, nie? że na Instagramie. Rozumiem, że to z przekoru napisane jest, także tak. na Instagramie nazywają tak. chyba portal niebezpieczną organizację. Może być, nie? Mm. Ignacy, szef y, organizacji terrorystycznej. Na no dobrze. Z taką charyzmą? No, no. dokładnie. E, no, wiesz, ten portal przyjmuje jakieś państwo, nie? Wszyscy muszą grać w Neuroshimę. Wszyscy w muszą grać w, diumę. w diumę. No. E, Okej. Okay. Co tam jeszcze mamy? E, no, ja jestem przerażony, jak ta sztuczna inteligencja się rozwija. Wiesz, jak ciężko jest y, sprawić, żeby twój, twoja praca znalazła się w Science? No, podejrzewam, że to jest jeden z takich y, najbardziej y, szanowanych y, magazynów które, naukowych, które mają tam jeden z najwyższych Impact Factorów. Nie? Także, y, co to jest Impact Factor? To jest. Y, to jak się mierzy czasopismo naukowe, jak potem, jest, potem jest powtarzane, publikowane jego, jego prace na całym świecie, nie? Przez inne, innych naukowców. Także Science, czy tam, nie wiem, na przykład Lancet, nie? To są takie jedne z największych... Nature. Nature, no hmm. dokładnie. To są takie jedne z najbardziej szanowanych magazynów naukowych. Czasopism, przepraszam. Ale tak, jest... Jest właśnie doniesienie naukowe, artykuł naukowy o, o tym, że stworzono sztuczną inteligencję, która w grze dyplomacji. To jest taka dosyć stara gra z 1959 roku, natomiast ma swoją jakąś tam implementację też w internecie. Otóż ta sztuczna inteligencja. Hmm, Potrafi dojść do top 10 graczy, którzy, którzy grają w tę, w tę grę, właśnie. A jest to gra, która bardzo mocno bazuje na interakcji między graczami, dyplomacji i gdzieś tam, właśnie, przekonywaniu do swoich racji co jest dosyć ciekawe w kontekście sztucznej inteligencji, gdzie ja rozumiem szachy na przykład, nie? Mhm które są, wiesz, wpiszesz algorytm w szach, szachowy i, i ten, i po prostu będziesz tam, ten algorytm przeliczał te możliwe ruchy i reagował na ruchy przeciwnika, a tutaj no, musisz jakby bazować na walce z, z przeciwnikiem, który myśli abstrakcyjnie i, i przekonywać go do swoich racji, nie? to jest... No, ciekawe. No właśnie, taki dosyć ciekawy case, ciekawe jak to się potoczy, może... Moloch wcale nie jest tak daleko. <śmiech> <śmiech> może nie. <laughs> Także rok molocha, a nie, tutaj zaraz będzie koniec świata. <laughs> Przewicie przewidział. <laughs> Przewicie przewidział, no dokładnie. Ok. Marek, ty wiedziałeś, że w Everdel, tym e, Big Box, e, super edycja Everdel, są takie nalepeczki? No. Widziałam, ale dla, dla mnie to jest paskudne. A, to jest strasznie brzydkie. Czy nie wiem, może to lepiej wygląda na żywo, ale. No ale gość się podjął i nalepił na wszystkich meplach te, te naklejki. Zajęło mu to ponad 8 godzin. I, ale wszyscy w komentarzach wszyscy piszą, że te naklejki sobie darowali, bo jednak czysta mepla są dużo ładniejsze, a te naklejki w ogóle nie wyglądają jak te postacie, które są na kartach. Nie? Mm -hmm. Także no, brzydkie to strasznie. Szczególnie ten łoś z szalikiem, po prostu nie No ale... Albo ten jak. <noise> <noise> chcieli dobrze. No chcieli, no, A nie. wyszło jak zawsze. No, no, ale jak ktoś chce, no to chce na lepiej. No. E, I przedostatnia ciekawostka. Temat stary jak świat. Temat stary jak świat. Czyli grzesz? robienie miniaturowych wersji gier. Ale tutaj to nie jest miniaturowa wersja gry, tylko takie mini pudełeczka, coś sobie robi, które potem powiesi na choince. Mhm. Mm takie y, świąteczne ozdoby. No i właśnie stworzył na przykład y, na skrzydłach, jest Arknowa, jest Uczta dla Odyna, y, tam nie wiem, Królestwo królików Concordia Kaliko, bla, 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 nie? I tego dosyć y, sporo stworzył. I to potem sobie powiesi na końcu, Ładnie to wygląda. No. Takie, takie, może, może. Takie pomysł na świąteczny, świąteczną jakąś tam dekorację. Ja to magnes chciałem chciał na lodówkę. Magnesy, no. Ty, w ogóle, ale pomysł na biznes, no, a nie jakieś tam y, tablice z drewna za 400 zł. Znaczy ja tu też mogę ten magnes sprzedać za 400 zł. Nie, nie no wiadomo, ale... no ale to, y, no a kurde magnes, a ten, no hmm? mhm. Ja. Mhm. A taki magnes też możesz sobie powiedzieć na choince. Tak. Wiesz, jesteś w Bułgarii, no i tam przywozisz ten magnes z Bułgarii, tam Arknowa. Tak, Arkn Arknowa, no. Bułgaria. Po Bułgaria. <laughs> tak, pozdrowienia z nad morza, Arknowa. Ojej. E albo pozdrowienia z nad morza, Oceans. No, no. Ja mógł po. Albo tak, a po pozdrowienia z ZO we Wrocławiu, Ar Arknowa. <laughs> no, to ma sens, dobra. E Okej. Okay. I i na koniec, e że gość sobie stworzył takie chuj wie co. Y... To nie są... To nie jest naszyjnik? Glanda. A, to na choinkę też. Tak, na choinkę, no. Dokładnie, Świąteczne, świąteczna ozdoba, że możesz sobie zrobić. Masz kostki, mepelki. I to dobrze uzupełnia te pudełeczka wcześniejsze. Ty... Niech oni się dogadają. Weź napisz mu, napisz no. mu, że słuchajcie, dogadajcie ten się, głośc... zamieszkajcie razem. Dokładnie, i róbcie i to. Zró I zróbcie choinkę sobie razem. No. Potem będzie dobry seks, mi się wydaje. Hmm. Tak jest. No dobra. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. No nie były aż tak fatalne te ciekawostki. Nie no były Rzeczywiście, do, dowiozłeś. No, no bo jak ja tak czytałem je, to tak mówię a jakieś takie niekoniecznie. No, ale dowiozłeś, no. To no, ja no, jestem po wrażeniu. Szyłem, no. no a my sobie teraz tu Many Bones pikniemy. Tak. Bo do dostał dodatki. Jej, ten, będziesz tym mechem? Jeszcze nie mam. Jeszcze nie masz? Nie Przeczytam, co tam się dzieje. Ok. No to do usłyszenia na. W przyszłym tygodniu. Inni. I krajcie dużo. Tak. I, to. i słuchajcie nas. Tak, i co jeszcze? I... I trzymajcie się ciepło. O! Tak. To Cześć! cześć.